transmisję live. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa po raz kolejny na naszym spotkaniu literackim. Cieszę się, że Państwo nas zaszczycili swoją obecnością. Dzisiejsze spotkanie odbywa się w ramach projektu Czytanie jest Mega, dofinansowanego z programu Promocja Czytelnictwa Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Mamy zaszczyt gościć dzisiaj wyjątkową autorkę. Aubena Grabowska to polska pisarka, lekarz, neurolog i epileptolog. Pisze książki dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży. W 2011 roku ukazała się jej książka Tam, gdzie urodził się Orfeusz i to był jej debiut. Do dzisiejszego dnia wydała ponad 20 książek, będąc nadal czynnym lekarzem. Na podstawie jej sagi Stulecie Winnych powstał serial o tym samym tytule, który cieszy się ogromną popularnością. Powitajmy Aubenę Grabowską. Tak, trzeba włączyć. Dobry wieczór Państwu. Wzięłam sobie okulary, bo w 2015 roku stwierdziłam, że nie widzę. To też był przypadek, bo nie od razu się zorientowałam, mimo że jestem lekarzem, ale w końcu założenie okularów dało mi dużo możliwości różnych. Więc zaczynajmy. Pierwsze pytanie dotyczy poszukiwania materiałów. W jaki sposób poszukiwała Pani materiałów do swoich powieści, takich jak Stulecie Winnych, Kości Proroka? Przecież to musiał być ogromny research. Tak, to było rzeczywiście bardzo duże przedsięwzięcie. Pierwszy taki research zrobiłam do Stulecia Winnych. I tutaj od razu miałam narzucone z góry możliwości i ograniczenia. Mianowicie, skoro wymyśliłam, że napiszę sagę, że jej akcja będzie działa się w Brwinowie, skoro to będzie 100 lat ostatnich z życia rodziny Winnych i założyłam, że fikcja będzie się mieszała z faktami, a postacie autentyczne z postaciami wymyślonymi, to już tu od razu miałam łatwiej, bo po prostu szukałam informacji na temat Stanisława Lillpopa, Jarosława Iwaszkiewicza, na temat tego, kiedy budowano stawisko, jak wyglądała w Brwinowie kwestia I wojny światowej, później jakie inwestycje były robione w dwudziestoleciu międzywojennym i co się działo z Brwinowianami w czasie II wojny światowej. I tutaj bardzo pomocne było Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa, bo mamy bardzo prężnie działające stowarzyszenie ludzi, którzy kochają Brwinów, niekoniecznie są związani z tym miejscem dziada, pradziada, bo wiceprezeska nasza jest z Zakopanego, ale kocha Brwinów i starają się wszyscy upamiętnić i ludzi, i miejsca, i wydarzenia z Brwinowa i z ogromną życzliwością się spotkałam od samego początku. Pomagano mi na wszelkie możliwe sposoby, odpowiadano na pytania, na których odpowiedzi nie ma w Wikipedii, a nawet na kartach z dziejów Brwinowa wydanych właśnie przez Urząd Miasta i Gminy. Także tutaj nie miałam żadnych trudności, może dlatego z takim entuzjazmem później przystąpiłam do pisania innych książek z historią w tle i do szukania różnych wiadomości na tematy, które mi były potrzebne. Ja z reguły przystępuję do researchu tak na trochę, żeby zacząć pisać, a później piszę i w trakcie szukam tego, co jest mi potrzebne. Wiem, że niektórzy pisarze latami zbierają materiały, robią różne notatki, a dopiero później przystępują do pisania. Ja od razu wybieram coś, co jest mi potrzebne, natychmiast przychodzi mi do głowy, jak to włączyć w fabułę i natychmiast to piszę. Są oczywiście researche mniej i bardziej trudne i wymagające.
Zawsze jeżeli akcję usytuowuje się książki w innym kraju, do którego nie ma się takiego dostępu, to jest zawsze trudniej. I mnie było trudniej przy pisaniu Alicji w Krainie Czasów, szczególnie drugiego tomu, kiedy duża część akcji działa się najpierw w Wiedniu, a później w Paryżu i to był Paryż czasów wojny, a Wiedeń z czasów z kolei przed pierwszej wojny światowej. Także to było dosyć trudne, bo oczywiście można takie informacje znaleźć nawet w Wikipedii i w internecie, ale specyficzne jest poczucie klimatu tego miejsca i klimatu, który panował w tamtym czasie. I to jest bardzo trudne. Najlepiej, żeby jednak był ktoś, kto tam mieszka, kogo rodzina tam mieszkała i może podpowiedzieć, rzucić jakąś opowieść, która od razu usystematyzuje i stworzy właśnie taki background do dalszej opowieści. Bardzo duży research zrobiłam właśnie do kości proroka wspomnianych i tutaj o tyle było trudno, że wymyśliłam sobie trzy płaszczyzny czasowe, mianowicie pierwszy wiek naszej ery i Ziemia Święta, XII wiek i Bogomili, czyli Bułgaria XII-wieczna, no i oczywiście współczesność. Współczesność była o tyle łatwa do opanowania i opisania, że ja pojechałam do Bułgarii, do kraju mojego lat dziecinnych. Pojechałam, żeby dzieciom pokazać to miejsce, w którym biegałam jeżdżąc do babci na wakacje i wróciłam praktycznie z gotową fabułą, z gotowym pomysłem i z jeszcze wdrukowaniem tych uliczek, o których pisałam. Natomiast ku mojemu zaskoczeniu nie miałam żadnych kłopotów z odtworzeniem na przykład realiów XII-wiecznego pałacu cesarza Bizancjum, ponieważ istnieje książka córki tegoż cesarza, Anny Komneny, która opisywała życie Aleksego I Komnena, ówczesnego cesarza Bizancjum, praktycznie jeden do jednego. I proszę sobie nawet wyobrazić, że ta książka została wydana przez Ossolineum, przetłumaczona na polski, także można ją spokojnie przeczytać. Ja ją kupiłam w formie e-booka. O właśnie, tak piękne zdjęcie gminy tutaj i miasta powinno się znaleźć. Tak, to musi być. Także z researchem różnie bywa. Teraz znowu się zmagałam z materią, bo wymyśliłam, że napiszę sagę medyczną i to też wymagało i historii medycyny, i historii miasta, i realiów epoki. Także rzeczywiście te researche są trudne i wymagające, więc teraz jak już napiszę trzecią część uczniów Hipokratesa, to już może odpocznę troszkę od tej historii. A jak zaczęła się Pani przygoda z pisaniem? Jest Pani przecież czynnym lekarzem. Czy to było marzenie z dzieciństwa? Co stanowiło ten impuls, żeby zacząć pisać? No i jak udało się Pani pogodzić pisanie z tak absorbującą pracą? Ja nigdy nie marzyłam o tym, żeby zostać pisarką. Nigdy nie miałam takich planów, ani takich koncepcji. Nigdy nie mówiłam na przykład, zobaczycie, będę miała czas, to napiszę książkę i wszystkim pokażę. Wręcz przeciwnie, nawet po napisaniu Tam, gdzie urodził się Orfeusz i Bajki terapeutyczne i dwóch książeczek dla dzieci, wciąż nie docierało do mnie. To jest może takie nieładne słowo, ale w pełni oddaję to, co ja sobie myślałam. Ja po prostu nie wiedziałam, nie rozumiałam tego, że ja jestem pisarką i ciągle mam jakieś nowe pomysły na pisanie książek. Więc ja tak troszkę przypadkiem weszłam do literatury, od kuchni, bo moim pomysłem nie było napisanie książki o moim dzieciństwie i o Bułgarii, tylko przekazanie dzieciom takiej wiedzy na temat właśnie tego kraju, w którym wzrastałam, który był dla mnie bardzo ważny. Opowieści o mojej babci, bo ja dzieci nie nauczyłam swoich bułgarskiego, a sama bardzo dobrze posługuję się tym językiem. I pomyślałam, że babci już zabrakło, mojej mamy kiedyś zabraknie, mnie zabraknie, a być może one dopiero wtedy zaczną pytać, więc żeby miały taki właśnie odpowiedzi na te pytania, których jeszcze nie zadały. I napisałam taki zbiór szkiców, esejów w pracy,
bo wtedy odeszłam z kliniki, z takiego bardzo aktywnego zawodu i takiej bardzo aktywnej pracy do pracowni EG i Wideo EG. I tam czasami bywało tak, że czekałam po kilka godzin, aż się skończy badanie, żeby móc je opisać i tak nie miałam co robić, w związku z czym napisałam właśnie taką książkę wspomnieniową. Taki troszkę miszmasz, bo tam jest i trochę o historii, i o kuchni, i o mojej babci, i o tym, jak ja tam byłam, jak byłam mała i jak ja tam wróciłam po latach z zamiarem remontu tego domu, żeby nam wszystkim było wygodnie, żeby było rodzinnie. I myślałam o tym i tak zrobiłam zresztą, żeby książkę wydać własnym nakładem sił i środków, co też zrobiłam. Pierwsze wydanie mojej pierwszej książki to było 12 egzemplarzy, które z radością podpisałam i rozdałam rodzinie, ale był taki kolega, który mi pomógł w tej graficznej sprawie. Ja się do niego zwróciłam z taką prośbą o właśnie pomoc techniczną. I on mi pierwszy powiedział, i to jemu właściwie zawdzięczam, że to jest tak ciekawie napisane i on się tylu rzeczy dowiedział o Bułgarii w ogóle, o zwyczajach, obyczajach, że to troszkę szkoda, żebym ja tej książki nie spróbowała chociaż wydać. I ja ją wysłałam do 4 wydawnictw bez wiedzy, jak trudno jest debiutantowi zaistnieć współcześnie. I ta książka została wydana. Ale tak jak Państwu mówiłam, ja nie czułam się pisarką i nie miałam pomysłów na kolejne książki, ale być może to tak się odbyło po bałkańsku, że tak musiało być, bo zaraz przyszła propozycja od koleżanki, żebym napisała bajkę terapeutyczną dla dzieci chorych na padaczkę. I ja ją napisałam i to był też ogromny taki sukces i wiele dobrego ta książka zrobiła, bo to był taki projekt non-profit. A później z kolei mój syn mnie poprosił, żebym napisała bajkę o nim i dla niego. I wtedy miałam pierwszy pomysł taki literacki, ponieważ to miała być książeczka o przygodach chłopca, który marzy o tym, żeby znaleźć się w grze komputerowej, no czyli o moim Julianie. Natomiast ponieważ ja nie znam się na grach komputerowych i nie zamierzałam się z nimi zapoznać zupełnie, to wymyśliłam, że jeżeli by ta gra była usytuowana w ludzkim mózgu, w ludzkim umyśle, to ja bym spokojnie taką książkę napisała. I powstał cykl książeczek o przygodach Julka i Mai, no, które dzieją się w mniejszym lub większym stopniu w ośrodkowym układzie nerwowym i są opisane wszystkie struktury, ich funkcjonowanie, to jak się dzieci poruszają. Zresztą z nimi zwykle jest mama, która jest neurologiem i ona zawsze tak od strony medycznej i od strony takiej wiedzy merytorycznej pomaga pokonać te różne poziomy, czyli wyjść z gry. Dziękuję. Moim zdaniem Pani twórczość, zwłaszcza Stulecie Winnych, to genialny materiał na lekturę dla młodzieży i wiem, że nie jestem odosobniona w mojej opinii. W swoich powieściach właśnie wplata Pani postaci autentyczne. Mamy tu Iwaszkiewicza, Lil Popa, etos rodzinny. Czy ten efekt walor edukacyjny był zamierzony? No ja bardzo dziękuję za tę opinię. Rzeczywiście słyszę, że stulecie powinno być lekturą, bo młodzi ludzie bardzo chętnie sięgają po tę powieść. Ja pisząc Stulecie Winnych byłam przekonana, że dotrę wyłącznie do starszego czytelnika, że trzeba by było mieć wiedzę z własnego doświadczenia, tudzież usłyszeć ją od swoich rodziców na przykład, żeby chętnie Stulecie czytać. I okazało się, że bardzo się mylę, co mnie ogromnie ucieszyło, bo sięgają po tę książkę młodzi ludzie albo bardzo młodzi ludzie i to oni często dają swoim mamom, babciom, dziadkom, ojcom. I to jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe i właśnie skłania mnie do takiego marzenia, że skoro już pewne rzeczy mi się udały, skoro udało się zekranizować powieść, no to może uda się ją umieścić na liście lektur, chociaż nigdy bym nie chciała, żeby
obowiązkiem było czytanie moich książek, bo zawsze miałam takie marzenie, żeby to była przyjemność dla czytelnika i własny wybór, a nie coś narzuconego odgórnie. Ale tak, ja uważam, że książka powinna mieć walor edukacyjny, bo sama lubiłam jako dziecko, jako młoda osoba i do tej pory lubię czytać książki, z których czegoś się mogę dowiedzieć konkretnego na temat obyczajowości, czy historii właśnie, czy jakichś stosunków społecznych, czy politycznych. Zawsze taki bonus jest dla mnie ogromnie cenny, oprócz oczywiście tej historii, która dzieje się na pierwszym planie powieści. Ja bardzo długo, mówiąc książka, myślałam o powieści, bo dla mnie książka to była po prostu powieść. Teraz się dopiero stykam z tym, że książka to nie musi być powieść i że może stanowić zbiór esejów, reportaży, biografii albo po prostu jakichś takich opracowań, do których nie byłam przyzwyczajona jako dziecko. Jako młoda osoba nie miałam szczęścia do nauczycielek do historii. Ani w szkole podstawowej, ani w liceum, no niestety nie było mi dane mieć nauczyciela historii, który by mnie zafascynował, ale za to miałam bardzo dobre polonistki i w szkole podstawowej, i w liceum. I pamiętam, z jaką radością dowiadywałam się na temat historii Polski, z literatury właśnie. I myślę, że to też właśnie mi przyświecało przy pisaniu stulecia. Stąd ten pomysł, żeby wpleść historię w powieść. No właśnie, stulecie to taka lekcja dla każdego z nas, lekcja historii. I czytając tę trylogię, a także Rzeki płyną jak chcą, wydaje mi się, że wszyscy czytelnicy chcą wierzyć, że jednak bohaterowie mają swoje pierwowzory, że wątki są oparte na rzeczywistych wydarzeniach. A jak jest naprawdę? Ja się bardzo cieszę, kiedy znajdują się kolejne osoby, które twierdzą, że rodzina Winnych na przykład mieszkała na tej ulicy tak naprawdę w Brwinowie i tak naprawdę to ja właśnie z życia tej rodziny zaczerpnęłam historię rodziny Winnych. I rzeczywiście jest prawdą, że ja całkowicie tę rodzinę wymyśliłam od początku do końca, że nie mają żadnego pierwowzoru w autentycznych postaciach. Natomiast na przykład Bronia Winna ma pierwowzór literacki, bo moim zdaniem ona jest podobna do markezowskiej Urszuli ze 100 lat samotności, zresztą jednej z moich ulubionych książek i jednej z najważniejszych dla mnie książek. Podobnie jak często jestem pytana, czy w swojej rodzinie, czy wśród znajomych miałam osoby zesłane na Syberię albo więźniarki obozu koncentracyjnego, na przykład w Ravensbrück, bo dwukrotnie o tym piszę i w Stuleciu Winnych właśnie, i w Matkach i Córkach. I też odpowiadam zgodnie z prawdą, że nie. Oczywiście mam wiedzę na temat tego, jak kobiety były traktowane w takim obozie, ale nie znam relacji bezpośredniej od żadnej z osób. Także ja te wszystkie postaci wymyślam na użytek opowieści, którą chcę przekazać. A jakie uczucia towarzyszyły Pani podczas ekranizacji Stulecia Winnych? To jest, można powiedzieć, wspaniałe uczucie, kiedy się widzi swoją książkę na ekranie i jeszcze na dodatek tak sfilmowaną i tak przepięknie zagraną przez aktorów. Bo to nie jest tak, jak się powszechnie wydaje, że ktoś dzwoni na przykład telefonem i mówi: chciałbym zekranizować pani powieść, bo to zupełnie tak nie funkcjonuje. Myśmy się z wydawcą starały o tę ekranizację dosyć długo. Nie było to wcale takie łatwe, ponieważ od początku zdawano sobie sprawę z tego, że to jest dość drogie przedsięwzięcie i producent musi być dosyć majętny, żeby sobie poradzić dobrze z takim przedsięwzięciem jak Stulecie Winnych. Więc długo nam odmawiano w różnych miejscach.
I okazało się, że zupełnie z drugiej strony, zupełnie jakby nieszukany, znalazł się producent, który był zainteresowany podobną sagą i tu stulecie wydało się idealnym materiałem do ekranizacji. Potem tylko trzeba było zainteresować telewizję polską, co też nie było łatwe, no ale okazało się, że sam pan prezes dostrzegł potencjał w tej opowieści i zdecydował się zaryzykować. No i teraz słusznie się zresztą chwali tym przedsięwzięciem, bo sam powiedział, robimy to, kręcimy to. O. Ale scenariusz nieco różni się od powieści. Czy takie zmiany bolą autora? To zależy, bo po pierwsze ja uważam, że ja napisałam tę powieść i oddałam ją czytelnikom. A czytelnik to jest też reżyser, scenarzysta. To jest moje dziecko, które ja dałam światu i ludzie mają prawo z tym dzieckiem też zrobić coś innego. Niekoniecznie wszyscy go muszą wychowywać i postrzegać tak, jak ja bym to zrobiła. To po pierwsze, więc nigdy nie wychodziłam z założenia, że ja będę bronić każdego słowa i każdego wątku jak bastionu. Poza tym też miałam zaufanie do producenta i do scenarzystów, ponieważ to byli doświadczeni scenarzyści, no szczególnie pani Ilona Łebkowska, która bardzo chciała też, wydaje mi się, zrobić coś poważnego bardzo i ten projekt jej przypadł do gustu i pracowała przez 3 sezony jako kierownik literacki i sama też pisała odcinki, część odcinków. I kolejna strona medalu to jest mianowicie możliwości realizacyjne i przeniesienie języka książki na język obrazu. Mnie się wydawało na początku, bo teraz już się troszkę nauczyłam, na czym polega scenopisarstwo, że kiedy wszyscy mówią, ale takie stulecie winnych to jest gotowy scenariusz, a w ogóle wszystkie twoje książki to jest gotowy scenariusz, to wcale nie znaczy, że można tę książkę wziąć, podzielić ją po prostu na sceny i tak puścić jeden do jednego. Bo jeśli ja piszę, że Stanisław siedział i cierpiał i konfesjonały wtedy strugał, to tego tak nie można pokazać, że on cierpiał. To trzeba stworzyć taką scenę, żeby to cierpienie pokazać. To jest oczywiście niezauważalne i nie powinno być zauważalne dla widza, ale to trzeba sceną całą pokazać. Poza tym, jak się opowiada historię, która dzieje się na przestrzeni 25 czy 30 lat w 13 odcinkach i pokazana jest rodzina, gdzie jest na przykład 4 mężczyzn, których pokażemy na początku jako dzieci, a na końcu jako dorosłych ludzi, to trzeba się liczyć z tym, że każdy chłopiec będzie miał 3 dzieciaków na swojej drodze filmowej, aż zostanie tym właściwym, dorosłym aktorem. Jeżeli jest 4 chłopców, znaczy 4 mężczyzn bohaterów, to tych chłopców będzie 12. Stąd decyzja, żeby nie wprowadzać jeszcze braci Ani i Mani, bo w pierwszej wersji scenariusza oni byli, bo ja czytałam te scenariusze. Później uznano, że jeszcze 6 chłopców absolutnie zburzy całą strukturę. Poza tym też bohatera nie można sobie tak wprowadzić, żeby on był po prostu. Każdy bohater musi mieć swoje sceny, swoje wątki, które muszą pasować do innych. Stąd na przykład taka decyzja, żeby nie pokazać jednego brata, żeby było tylko 4 braci, nie 5, i żeby Ania i Mania były pierwszymi dziewczynkami, żeby nie miały starszych braci. Oczywiście to niesie za sobą implikacje takie, które ja przypomniałam producentowi, że Michelle będzie bardzo ważną postacią w kolejnych sezonach, a ona musi mieć ojca.
Więc skoro tego ojca w ogóle nie będzie, no to kogoś jej trzeba dać. I to był nawet mój własny pomysł, żeby tym ojcem Michelle serialowym, filmowym był Damian. Bo inaczej trzeba by było zrezygnować z bohaterki, a ona jest bardzo, bardzo ważna. Na przykład zmiana kompletna wątku Jaśka. Ja się też na to zgodziłam, bo wysłanie Jaśka do Ameryki, ja mogę oczywiście to napisać, bo papier wszystko zniesie. I ja piszę, że Jasiek był w Ameryce i gdzie on chodził i po jakich ulicach i gdzie on jeździł i jak. Natomiast pokazanie tego w serialu to by oznaczało albo wyprowadzenie w ogóle Jaśka jako postaci i od czasu do czasu on przysyła listy, które ktoś odczytuje, albo pojechanie do Nowego Jorku i rzeczywiście kręcenie scen na Brooklynie, co finansowo jest nie do udźwignięcia, albo zbudowanie Nowego Jorku w Gniewie na przykład i udawanie, że Gniew to jest Brooklyn. Co też niekoniecznie by wpłynęło dobrze na serialową produkcję. W związku z tym uznano, że ponieważ to jest ważny bohater, to zmieni się całkowicie jego wątek. A jeżeli zmienia się wątek jednego bohatera, to zmienia się wątek pary automatycznie i wszyscy inni wokół nich też mają zmienione losy. Nie tylko wtedy, ale też i później, i później. Ale na przykład, i ja to rozumiem już, i ja to zaakceptowałam, ale na przykład teraz jest kręcony czwarty sezon stulecia i są już takie zmiany, których nie dało rady przewalczyć ze scenarzystami, że ja poprosiłam o to, żeby z czołówki serialu usunąć napis, że serial jest kręcony na podstawie mojej książki, żeby zmienić to na motywach. Bo motywy są, natomiast już podstawa moim zdaniem jest już w głowie scenarzystów zupełnie. Z niektórymi zmianą niektórych wątków zupełnie się nie zgadzam i nie chcę się pod nimi podpisywać, co też nie znaczy, że chcę toczyć o to wojnę. Uważam, że ktoś ma prawo do zmian, natomiast ja nie muszę głośno mówić, że te zmiany są w zgodzie z moją osobą. Mówię tutaj o kompletnej na przykład zmianie, Państwo zobaczą na wiosnę, bardzo zapraszam, o zupełnej zmianie charakterologicznej na przykład postaci Jerzyka. U mnie w książce jest to zupełnie inna postać, w serialu on będzie zupełnie inaczej pokazany. Podobnie i Ula i Jula też u mnie w książce mają zupełnie inne charaktery, w serialu zostaną pokazane jako zupełnie inne osoby. I też byłam zbulwersowana, jak zabili Benka, bo uważam, że to było niepotrzebne. No ale też nic nie mogłam na to poradzić. Natomiast ponieważ serial jest ogromnym sukcesem, a czwarty sezon skończy się na 89 roku, co akurat uważam, że jest słuszne, bo serial jest serialem historycznym. Natomiast po 89 roku stałby się siłą rzeczy serialem obyczajowym, bo nie bardzo jest jaką historię pokazać. Już mnie parę razy ugryzł ten komar, Boże kochany. Jeden, jedyny, no tu lata i mnie gryzie. Ale ze mną to tak jest. Pierwszy komar na wiosnę to z trzech powiatów do mnie przyleci, jak się po prostu, jak się tylko zbudzi. A to taka mała dygresja. I uznano, że kręcenie piątego sezonu po 89 roku będzie oznaczało no, wprowadzenie kredytu we frankach, no, różne takie obyczajowe, są seriale obyczajowe i nie ma potrzeby ich dublować. W związku z tym ten piąty sezon będzie prequelem. Ponieważ tak telewizja zasugerowała i zapytała mnie, co ja na to, to ja sobie pomyślałam po raz pierwszy w życiu, że ja ten prequel to ja napiszę jako książkę, a potem to niech rzeczywiście powstanie z tego serial. I prequel napisałam. Premiera jest 13 października, czyli w środę najbliższą. Już bardzo serdecznie Państwa zapraszam do lektury. Historia poznania się i początku miłości Broni i Antoniego. Troszkę więcej o rodzicach Broni, o jej dwóch siostrach, których nie oglądaliśmy
w pierwszym sezonie, ani też nie ma ich w książce. Ale też dlaczego ich nie ma i w jaki sposób i gdzie one są, to będzie można przeczytać. Już jest do odsłuchania serial audio, który przepięknie czyta Weronika Humaj, czyli odtwórczyni roli Ani Winnej, a później Kasi Borkowskiej w Stuleciu Winnych. I moja prośba w kierunku Telewizji Polskiej, producenta Endemol Shine Polska, że ja już bym chciała się znaleźć w zespole scenarzystów tego 5. sezonu, tego prequelu i ja bym chciała wziąć odpowiedzialność za pokazanie tej historii. I tak się też stało, to ja napisałam storyline, co nie znaczy, że on jest identyczny z książką, ale to ja już rozumiem, które wątki chciałabym rozbudować, zmienić i pokazać, nie zmieniając struktury powieści i będąc w zgodzie ze sobą. No i już napisałam pierwszy odcinek, dumna z siebie bardzo byłam, bo on się podobał. No i teraz zobaczymy, jak na niego zareaguje Telewizja Polska. Tak jak mówię, kręci się teraz 4. sezon, na wiosnę premiera, a prequel, daj Panie Boże, w 2023 roku. Przejdźmy teraz do nieco innej tematyki. W Pani twórczości wiele jest wątków feministycznych. W Doktor Annie dominuje właśnie motyw emancypacji. Ta książka niejako otwiera nam oczy na świat medycyny i miejsce kobiet w nim. Dlaczego zdecydowała się Pani przedstawić właśnie historię Anny Tomaszewicz? W ogóle ja się zdecydowałam w pewnym momencie na napisanie książki, sagi z historią medycyny w tle, bo wydawało mi się, że no kto jak nie ja taką historię powinien napisać, bo nie będąc fałszywie skromną osobą, powiem, że rzeczywiście tu nie wystarczy research, nie wystarczą dobre chęci, to musi być lekarz, który będzie znał realia, który w tej medycynie będzie bardzo, bardzo głęboko siedział. Więc pomyślałam, że czeka mnie napisanie takiej historii medycyny, ale bardzo długo nie miałam dobrego pomysłu na przedstawienie takiej historii, bo to nie jest wcale takie proste. Bo można oczywiście spróbować podrobić Torvalda i napisać drugiego Torvalda, ale po pierwsze po co podrabiać kogoś, a po drugie Torvald jest tylko jeden. Można też napisać historię medycyny jako historię medycyny, ale już jest podręcznik historii medycyny i też nie ma potrzeby go poprawiać czy pisać od początku. Kiedy myślałam o strukturze takiej powieści, to przyszły mi do głowy pewne ograniczenia. Mianowicie ja na przykład nie lubię seriali medycznych, prawie ich nie oglądam. Z różnych względów, ale głównie dlatego, że po pierwsze, że mnie denerwują, bo tam zawsze lekarz to ma czas. Przychodzi taki pacjent i on jest bardzo skomplikowany i wszyscy mają dla niego mnóstwo czasu. I dopiero jak go wyleczą, to przychodzi następny. A mnie to zawsze denerwowało, bo tak to po prostu nie jest absolutnie. I uważam, że jedynym realnym serialem o medycynie to było Daleko od Noszy. Bo tak naprawdę tam się to odbywało, co na niektórych oddziałach, ale to też tak, żeby było zabawnie. Ale też i bardzo mi to przeszkadza, na przykład jak lekarze mówią do siebie rzeczy oczywiste. Oczywiście oni to mówią po to, żeby ten widz zrozumiał, co oni robią. Ale przecież tak się nie dzieje. Ludzie nie rozmawiają w ten sposób ze sobą. I ja też nie chciałam stworzyć takiej powieści, gdzie przekazywaliby sobie lekarze rzeczy oczywiste zupełnie. No ale jak to zrobić, żeby z kolei widz to, czytelnik to zrozumiał? Wszystko opatrywać gwiazdką, w ten sposób będzie trzeba przerywać czytanie, iść na końcu i czytać, o co to chodziło. I wreszcie mnie olśniło napisanie części non-fiction, które by tłumaczyły, uzasadniały to, co się dzieje w warstwie fabularnej. I tak powstał Doktor Bogumił.
I druga część miała wynikać oczywiście z pierwszej, miała być podobna do niej w sensie struktury, czyli znowu miała być warstwa fabularna i te siedem historii autentycznych postaci. Już w tej drugiej części to nie byli tylko lekarze. Lekarze to tam było właściwie dwóch. Elizabeth Blackwell, czyli w ogóle pierwsza lekarka, która otwiera całą książkę, i Robert Lister, czyli ten od Listeryny, na którym się Anna Tomaszewiczówna wzorowała i którego zalecenia higieniczne przez całe życie stosowała i wymagała. I kiedy szukałam bohatera tej drugiej części, bohaterki, natrafiłam wtedy na artykuł w Gazecie Lekarskiej o pierwszej polskiej lekarce. Kiedy przeczytałam jej biografię, to co ona przeżyła, żeby nostryfikować dyplom i później, żeby móc pracować, pomyślałam sobie, to jest absolutnie kobieta, o której ja muszę opowiedzieć. Muszę opowiedzieć wszystkim, bo tyle, ile ona zrobiła dla nas kobiet w ogóle, w położnictwie, w ginekologii, to nikt tyle nie zrobił. A ona jest zupełnie postacią zapomnianą. W Mławie, gdzie przyszła na świat, jest szpital jej imienia i ulica. Natomiast ja uważam, że miała większe zasługi dla Polski, Polek, niż i w nauce, niż z całym szacunkiem Maria Skłodowska-Curie. Całe życie bardzo ciężko pracowała, nigdy się nie dorobiła, nigdy nie czekała na zaszczyty, ale kiedy odchodziła, to mogła się pochwalić ponad 300 wyszkolonymi przez siebie lekarzami, lekarkami, specjalistkami, pielęgniarkami położniczymi i wysoko wyspecjalizowanymi akuszerkami, a pamiętajmy, że wtedy głównie babki doświadczone odbierały porody. Także tutaj taki feminizm bardzo prawdziwy i bardzo zdrowy. I po raz pierwszy mam taką misję, żeby rzeczywiście o tej niezwykłej kobiecie opowiedzieć. Akcentów feministycznych jest dużo, dlatego że taka jest jej historia. Jej odmawiano nostryfikacji dyplomu, odmawiano jej prawa do praktyki tylko dlatego, że była kobietą. Nie było żadnego innego powodu, żeby jej utrudniać praktykowanie. I ponieważ ona w Zurichu już zaczęła pracować naukowo, badała pewne aspekty ośrodkowego układu nerwowego, ja sobie wymyśliłam, że gdyby ona nie musiała brać takich pacjentek, jakie były, jakie dawali, czyli niezamożnych położnic i biednych kobiet, to gdyby miała wybór, to by pewnie została neurologiem, tak jak ja, i zajmowałaby się różnicą potencjałów, które generuje mózg, i które zresztą zaczęła badać w Zurichu, i może byłaby elektroencefalografistką, jak ja. A z którą właśnie ze swoich postaci identyfikuje się pani najbardziej? To jest w ogóle jedna jedyna, z którą ja się w ogóle identyfikuję, bo wszystkie inne są wymyślone i to nie są moje żadne alter ego, ani żadne postaci, którym ja bym chciała się stać, albo które są w jakiś sposób stanęły na mojej drodze. Natomiast jest jedna postać, z którą ja się identyfikuję, i jest to Alicja z Alicji w Krainie Czasów. Ja nieprzypadkowo wystąpiłam na okładce tych książek. Jest tam bardzo dużo wątków prowadzących do mojej osoby. Nawet lubię sugerować, że to ja się urodziłam w roku 1880 i tak wolno się starzeje. Nasze spotkanie powoli dobiega końca, znaczy ta pierwsza część. Odbywa się ono w ramach projektu Czytanie jest mega, dofinansowanego z programu Promocja Czytelnictwa Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Chciałabym się dowiedzieć, dlaczego pani zdaniem warto czytać, co pani czyta, co pani poleca? Czytanie jest jedynym nałogiem, który absolutnie warto mieć i nie trzeba się z niego leczyć. Ja czytałam od zawsze. Czytanie rozwija wyobraźnię, rozwija umysł, daje mnóstwo możliwości, jest terapeutyczne, pozwala nam wyjść z szarego świata do świata kolorowego, pozwala nam usystematyzować różne sprawy, zidentyfikować się z bohaterem albo odrzucić tego bohatera, pomyśleć sobie, nie, to jest bardzo zła osoba.
albo pozwala przeżyć niezwykłą przygodę, kiedy historia napisana przez kogoś trafia do naszej wyobraźni, porusza nas, głęboko wzrusza i w nas zostaje, w jakiś sposób nas zmienia. Ja zawsze bardzo dużo czytałam i do tej pory czytam, staram się dużo. Ubolewam, że nie mam tyle czasu na czytanie, ile bym chciała. Natomiast jako dziecko uwielbiałam dostawać książki za dobre wyniki w nauce na koniec roku, bo one zawsze były jakieś szczególne dla mnie. I tak na przykład w pierwszej klasie dostałam Klekdy Sezamowe i czytałam je na wakacjach i pomyślałam sobie, wow, ale dobra książka. W drugiej klasie dostałam książkę, którą do tej pory cytuję i staram się żyć tak jak jeden z jej bohaterów, Beppo Zamiatacz Ulic, mianowicie jest to Momo Michaela Ende. Bardzo polecam, zwłaszcza dzieciom. Przepiękna opowieść o czasie, o tym, jak można kogoś oszukać i pod pozorem oszczędzania czasu nauczyć go czas tracić i zabierać to, co jest najcenniejsze, własną osobowość, własny czas, który jest w środku i jak można się temu przeciwstawić. W trzeciej klasie dostałam Godzinę Pąsowej Róży i echa tej powieści pobrzmiewają co najmniej w Alicji w Krainie Czasów, jak nie w innych też książkach. A w czwartej klasie dostałam W pustyni i w puszczy. I bardzo chciałam, żeby koło mnie znalazł się taki Staś i tak po prostu i tak się mną opiekował i tak się mną zajmował. W piątej klasie dostałam książkę, przy której po raz pierwszy płakałam. Płakałam jak bóg, nie mogłam się uspokoić. I to byli Nędznicy. A nie wiedziałam, że tak można napisać, że człowiek no, po prostu już nie jest sobą. A w szóstej klasie był Hrabia Monte Cristo. Wow. Tak wymyślić taką historię, zamknięty niesłusznie, ucieka z więzienia, finguje własną śmierć po prostu i potem przychodzi i mści się za doznane krzywdy. Po prostu coś niesamowitego. I potem był jeszcze Dzwonnik z Notre Dame, też niezwykła historia, tak? Takiego brzydala, takiego odrzuconego kompletnie, który nie chciał właściwie nic poza tym, żeby go kochać i akceptować. A potem dostałam tę książkę o kulturze japońskiej i byłam strasznie rozczarowana, bo to był album. Ale zaraz potem na urodziny dostałam Szoguna i trochę mi to zrekompensowało straty moralne. A jak Pani zdaniem skutecznie zachęcić młodych do czytania? Jest Pani z zawodu neurologiem, a mnie zastanawia, czy są jakieś różnice w mózgu osoby, która czyta, od tej, która nie czyta? Na pewno są. Na pewno one nie są makroskopowe w jakiś sposób, czyli nie widać ich w tomografii komputerowej czy w rezonansie magnetycznym. Też i badanie EEG elektroencefalograficzne nie służy temu, żeby różnicować osoby czytające od nieczytających, czy inteligentniejsze od mniej inteligentnych. Ale wiadomo, że pewne struktury przy badaniach takich jak funkcjonalny rezonans są bardziej rozwinięte i bardziej reagują na pewne bodźce. Są to płaty czołowe, płaty skroniowe u osób czytających. Natomiast trudno mi powiedzieć, jak można zachęcić do czytania, bo wydawałoby się, że trzeba po prostu zaproponować młodym ludziom bardzo ciekawe historie. Ale wydaje mi się, że to nie wystarczy, bo kultura obrazkowa, mnóstwo bodźców. Bo to się rzeczywiście tak mówi. Jak ja byłam mała, miałam dwa programy, z czego jeden zaczynał się o 16 czy o 17. Nie było wielu programów dla dzieci, film był właściwie jeden i pozostała część dnia w sposób naturalny, albo można było siedzieć i się nudzić, albo czytać książki. I pamiętam, że większość mojej klasy czytała, nawet dzieci, które nie uczyły się najlepiej. Też chłopcy lubili czytać, czytali Winnetou,
różne książki przygodowe dla chłopców i to było zupełnie normalne. Rzadko się znajdował ktoś, kto w ogóle nie czytał, bo nie lubił, bo nie chciał. Wszyscy biegaliśmy do biblioteki i pożyczaliśmy książki. Teraz mamy mnóstwo programów, jeszcze jest Netflix, HBO Go, a moja córka przyniosła przedwczoraj jeszcze Apple TV, jakby tego było mało. I masa bodźców, i mamy portale społecznościowe. I potem na przykład przychodzi na koniec dnia taka informacja, że ja godzinę spędziłam na tych portalach społecznościowych, a mi się w ogóle wydawało, że ja ani razu to nie weszłam. Może raz, na chwilę, tylko żeby zobaczyć, jak tam mój post się miewa. Więc rzeczywiście jest to bardzo, bardzo trudne. Ja chcąc wyrwać mojego syna z właśnie szponów gier komputerowych i zachęcić do czytania, napisałam razem z nim Julka i Maję. Ja pisałam, on to konsultował, to było o nim, to było dla niego. Wszystkie te książeczki przeczytał. Ale już na przykład Stulecie Winnych przeczytała tylko moja córka. On zaczął czytać, skończył na pierwszej części, ale ogląda ze mną serial. Ona też przeczytała i Matki i Córki, i Uczniów Hipokratesa, a Julian Kości Proroka na przykład. Ale on już tych tak zwanych kobiecych już nie czyta, bo nie chce, czyta inne książki. Ja zresztą się nie obrażam, nie zmuszam swoich dzieci do czytania moich książek, bo też nie uważam, że to jest celowe i dobre. Więc wielokrotnie zastanawiałam się, co zrobić, żeby dzieci, żeby młodzi ludzie czytali, bo chyba już nie wystarczy po prostu proponować im coś wyjątkowego. Dziękuję bardzo. Teraz czas na pytania publiczności. Już wiem, że tak, już osoby czytają, bo już czekają. Tradycją już powoli staje się to, że trzy pierwsze osoby otrzymają w nagrodę książki, więc proszę. Słysząc pani wypowiedź, jest pani lekarzem. Jestem małym podróżnikiem świata i też córką lekarza i młodszym ratownikiem, ale nie o to chciałam mówić. Skąd w ogóle zamiłowanie pani jako lekarza do napisania tak ciekawych, historycznych pozycji, które na pewno każdy z nas pragnie przeczytać, czy kiedykolwiek się z pani książkami, czy może filmami spotkał? Ja sama osobiście tylko jeden odcinek pani filmu obejrzałam, nie pamiętam już, który to był rok i który odcinek. Ale wtedy byłam jeszcze chyba nie gotowa na tak ciężkie przeżycia historyczne z filmem. Dziś jednak porównuję pani film do filmu historycznego Korona Królów, które bardzo lubię również, ale jakoś tak mówiła też pani o tej sadze medycznej. I skąd to zamiłowanie pani, bo jednak świat, Bułgaria, medycyna to nie to samo co książki historyczne, co filmy, co pokazanie młodszemu pokoleniu i własnej rodzinie, własnym dzieciom tego, co lekarz, mama, wspaniały człowiek może dać nam jako swoim czytelnikom. I proszę nam powiedzieć, znaczy, w którym roku i kiedy będziemy mogli pani książki czy pani filmy dalej oglądać, ale nie w formie jakiegoś takiego 3D, bo teraz to się o tym mówi bardzo często, ale żeby powiedzmy sobie, żeby w naszym mieście też jakiś odcinek pani filmu był nagrany, bo powiedziała pani, że Gniew to Brooklyn Nowego Jorku. A skojarzyło nam się to od razu, bo nasze miasto jest też porównywane do Kazimierza nad Wisłą. Stąd pytanie, czy historia właśnie kolejnej książki, pani książki, czy mogłaby właśnie powstać w naszym mieście? Dziękuję. Dziękujemy. To było dużo pytań. Postaram się odpowiedzieć na nie po kolei. Skąd zamiłowanie? Otóż jak ja się zorientowałam, że piszę i że mam różne pomysły, to miałam właśnie pomysł na dużą historię epicką. Ja kocham duże epickie opowieści, Pogodę dla bogaczy, Na wschód od Edenu. Uwielbiam epickie, wielkie, szerokie powieści. Tak, takie grube książki, ale żeby się ciągle coś działo, żeby dzieci dorastały, szły własną drogą. I
też chciałam taką książkę napisać, bo poczułam się gotowa. Uważałam, że dam sobie radę z taką formą. Historia narzuciła się sama w sobie. Na przykład w książce Pogoda dla bogaczy nie jest konieczne umieszczać tak bardzo historię, bo ona nie jest tak istotna dla tamtych bohaterów, jak na przykład historia Polski. Trudno napisać w Polsce powieść epicką, która byłaby z dala od historii, bo po prostu ta nasza historia determinuje nasze losy, bo nie sposób pominąć wojny jako takiej. Nawet jeżeli bohatera pani zechce wysłać do jakiegoś spokojnego miejsca, gdzie on tę wojnę przeżyje, to będzie zupełnie niewiarygodne w kontekście opowieści o tamtych czasach. Więc stąd ta historia się wzięła. Czy ja napiszę książkę, której bohaterem będzie gniew? No nie wiem tego. Kiedyś pojechałam na Mauritius służbowo, miałam tam wykłady. I między innymi okazało się, że urodził się tam Charles Brown Sequard, wybitny neurolog. Zresztą byłam w szpitalu, który stwarzał i zrobiłam sobie zdjęcie z jego popiersiem. I wtedy Mauritianie namawiali mnie na napisanie właśnie książki, która działaby się na Mauritiusie. I mnie się to wydawało nieco absurdalne, bo przychodził mi do głowy tylko i wyłącznie romans wakacyjny, który tam mógłby się dziać. Ale później, kiedy pisałam Uczniów Hipokratesa, to napisałam między innymi o Charlesie Brownie Sequardzie, który wynalazł efekt placebo. Był pierwszy, pomijając to, że był wybitnym neurologiem, miał bardzo ciekawą biografię. Więc w jakiś sposób o tym Mauritiusie napisałam. Więc niewykluczone, że gniew kiedyś mi tam zagra w duszy i też go umieszczę w swojej powieści, ale nie obiecuję, bo nie poznałam może pani dokładnie, ale wydaje mi się, że pani będzie egzekwować ten gniew, jeśli ja pani tutaj i dzisiaj go obiecam. Natomiast rzeczywiście serial jest kręcony w całej Polsce, bo Brwinów nasz jest bardzo już współczesny, więc trudno tam znaleźć miejsce, które mogłoby samego siebie w tym filmie zagrać. Jedyne teraz od trzeciego sezonu już pokazujemy w serialu wnętrze naszego kościoła świętego Floriana, to oryginalne wnętrze, natomiast jeszcze nie pokazujemy z zewnątrz kościoła. Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu zagrało Brwinów, ponieważ Brwinów kiedyś tak wyglądał, właśnie 100 lat temu. Ale na przykład wojenną Warszawę zagrały takie miasta jak Katowice, Bytom i Chorzów. Ponieważ w Warszawie jest jedna ulica, na której kręcone są wszystkie filmy, to jest Senatorska, bo ona ma kocie łby i jak już widzę w kolejnym filmie czy serialu tę Senatorską, to już sobie myślę, no jeju, no ile można. Ale te Katowice, Chorzów i Bytom to bardzo pięknie zrobiły taką wojenną Warszawę. Zresztą mieszkańcy miasta byli bardzo, bardzo szczęśliwi, że u nich się kręci serial i absolutnie nie spotkałam się z żadnym złym przyjęciem, wręcz przeciwnie, koleżanki pisarki pisały do mnie: kochana, ulicę mi zamknęli, jak jechałam do pracy, musiałam jechać naokoło, ale to twoje stulecie kręcili, jejku, jak fajnie. No więc wyobrażam sobie w Warszawie, ile to by się wylało na mnie hejtu w takim przypadku. Także trudno mi powiedzieć, czy gniew tutaj mógłby zagrać, ale podsunę tę lokalizację osobom, które się zajmują znajdowaniem lokalizacji. Tak, tylko że... Tylko że jednak Września i Dzieci Wrześni to bardziej pasuje tutaj do gniewu, do architektury niż Brwinów, Warszawa, Pruszków, te okolice. Dziękujemy. Drugie pytanie. No, mam 12 lat
I nie przeczytałam wszystkich pani książek, ale tak czy siak, uważam, że one są najlepsze z możliwych. Dziękuję bardzo. I mam pytanie. Pani opowiadała, że szukała pani w różny sposób informacji do nich. Tak mimo wszystko, to która potrzebowała najwięcej szukania? Najwięcej szukania to na pewno Kości Proroka. Tam się rzeczywiście naszukałam ojej, szczególnie w tej pierwszej części, w tym pierwszym wieku, bo tam postawiłam na taki może mniej zwracający uwagę fragment z Nowego Testamentu, kiedy jest święto Paschy i Żydzi ruszają do Jerozolimy, żeby ofiarować zwierzęta ofiarne. I wielkie wrażenie na mnie zrobiło całe kulisy takiego wyrzucenia przez Pana Jezusa kupców ze świątyni. Bo do niedawna, jak byłam w Twoim wieku, wydawało mi się, że Jezusowi chodziło tylko o to, że ktoś handluje w świątyni, że świątynia to nie jest miejsce, żeby cokolwiek sprzedawać. A tu się przekonałam, że to nie o to do końca chodziło. Chodziło o całą wielką machinę handlową, która towarzyszyła właśnie temu świętu Paschy, gdzie ludzie byli zobowiązani do przekazania zwierzęcia ofiarnego i często zmuszano ich do wydania wszystkich oszczędności na konkretne zwierzę, które właśnie niejaki Annasz z Kajfaszem monopolizowali całą tę strukturę i święto Paschy. Więc na przykład rodziny szły wiele kilometrów z własnym zwierzęciem ofiarnym, żeby się dowiedzieć, że ono się nie nadaje i jeżeli chcą doznać zbawienia, to muszą kupić go od miejscowych. Co więcej, obowiązywała specjalna waluta, tylko lokalna, tylko miejscowa, którą trzeba było zamienić pieniądze autentyczne obowiązujące wtedy, żeby za te pieniądze kupić zwierzęta ofiarne i to był lichwiarski, jak to się mówi, procent. Więc bardzo dużo czytałam na ten temat, nawet rozmawiałam z naszym księdzem, bo nie chciałam tutaj nic przekłamać, a to był niewielki fragment całej książki. Więc to też jest bardzo trudne, nawet nie o to tylko chodzi, żeby znaleźć właściwą informację, której potrzebujesz, ale też żeby wiedzieć, wybrać coś, czego potrzebujesz. Bo też bardzo często na przykład pisarze robią taki grzech w cudzysłowie, że skoro się dowiadują czegoś o tych czasach czy o tym miejscu, to koniecznie muszą to włożyć do książki. Często to jest ze szkodą dla książki, że wtłaczanie wszystkich informacji, o których się dowiedzieli, ale nie potrafią z tego zrezygnować, bo może ktoś by powiedział, że oni tego nie wiedzą albo się czegoś tego nie dowiedzieli. Więc taki research jest bardzo też trudny i z tego powodu, że trzeba umieć wybrać z informacji, których się dowiadujesz. Często trzeba postawić na jedną wiedzę, na jeden wątek i to też jest bardzo, bardzo trudne. No i też bardzo trudno mi było znaleźć informacje na temat szpitala, w którym pracował Sigmund Freud, na temat samego Freuda, bo on jest taką postacią bardzo filmowo ikoniczną, ale ja potrzebowałam zrobić z niego takiego człowieka z krwi i kości, a z Alicji jedną z jego pierwszych pacjentek. I tutaj się rzeczywiście bardzo dużo naszukałam, ale w końcu znalazłam. Mój ojczym mi pomógł, który jest niemieckojęzyczny, bo znalazłam książki po niemiecku specjalne, no i Christo je dla mnie przeczytał i mi powiedział, co tam jest napisane. Dziękujemy, a tutaj było trzecie zgłoszenie. Tak właściwie to nie ma się o co już pytać, bo nasza pani dyrektor tak fajnie te pytania zadała. To prawda. Tak, że pani opowiedziała wszystko. Bardzo mi się podoba w pani książkach właśnie tak jak pani mówi, że tam jest co czytać. Nie cierpię takich chudzielców. Zanim się człowiek rozczyta, to już jest koniec. A chudzielca też trzeba umieć napisać.
No, jeden mój znajomy bo to się mawia, musi zmieścić. Że 800 stron to każdy głupi potrafi napisać. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Chyba nie, chyba. No 350 to już tak trochę jest, ale naprawdę pani książki są wspaniałe. Dziękuję. Wspaniałe bardzo. Są naprawdę. U nas w domu zawsze było czytanie, przede wszystkim nawet przy jedzeniu. Pamiętam jak mama, won z książkami stawiam talerze. A kiedyś żeśmy się przeprowadzali, no i jak to na wsi, ludzie obserwują, kto się przyprowadził. I jedna z naszych sąsiadek tam do drugiej mówi, wiesz co? Co to za ludzie? Gromada dzieci i paki książek. Tak nas podsumowała. Ale książki u nas były zawsze. Może dlatego ja czytam wszystko. Tak, mam wybrane książki, ale czytam wszystko. Uwielbiam nasze polskie autorki. Pięknie panie piszecie, naprawdę. Cieszymy się bardzo. Dziękuję. Ja też dziękuję bardzo państwu. Ja tu jestem wzruszona właśnie zawsze młodymi czytelnikami. Na przykład tutaj dziewczynka ma tyle lat, co mój Franek, a mój Franek to dopiero Julka i Maję jakoś tak zgłębił. Więc też bardzo gratuluję ci, że jesteś taka świadoma i tyle czytasz i tyle potrafisz powiedzieć na ten temat i już masz swoje wybory, także pozostaje się tylko zachwycić i mam je pogratulować. Kolejne pytanie. Ja mam takie pytanie. Ile czasu zajęło pani napisanie na przykład Stulecie Winnych? Jak to długo akurat pani pisała? Najszybciej pisałam tę książkę. Po prostu pisałam jak na skrzydłach i zawsze do tego stulecia bardzo chętnie wracam. I jeden tom powstawał rekordowo krótko, 3 miesiące. No to faktycznie krótko. Bardzo szybko. Znacznie dłużej, bo pół roku powstawały Matki i Córki, Uczniowie Hipokratesa. Tutaj ja nie mówię o tym czasie researchowym takim przed, tylko o samym już pisaniu. Natomiast Stulecie to zawsze jakoś bardzo, bardzo szybko pisze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I tutaj kolejne. Ja chciałam zapytać, czy pani książki zostały przetłumaczone na inne języki, czy na przykład na bułgarski? Jaki jest ich odbiór za granicą? No właśnie niestety nie, ale czekam na te tłumaczenia i ciągle czynię kroki, żeby zostały przetłumaczone. Ja sobie wyobrażałam, że moje książki to z automatu zostaną przetłumaczone na bułgarski i że to po prostu zanim ja skończę pisać, to już będą czekali ludzie, żeby jednocześnie odbyła się premiera w Polsce i w Bułgarii. No nic bardziej mylnego. Bułgarzy nie są zainteresowani moją twórczością. Nie to, że im się nie podoba, tylko po prostu w ogóle jakoś tak nie są. Z czego to wynika? No pewnie z kilku rzeczy, z zupełnie innej mentalności, bo na przykład gdyby ktoś z zagranicy tak dobrze napisał o Polsce, jak ja o Bułgarii, to ja zawsze żartuję, żeby tu z programów śniadaniowych nie wychodził i tańczył z gwiazdami, gotował z Magdą Gessler i w ogóle wszystko by robił, a Bułgarzy uważają, że no właściwie dlaczego mieliby się interesować książką o Bułgarii, kiedy oni są w Bułgarii i wszystko wiedzą na ten temat. Także bezskutecznie starałam się ich zainteresować na przykład Kośćmi Proroka, wtedy kiedy Płowdziw był kulturalną stolicą Europy, a Płowdziw jest przecież bohaterem Kości Proroka, takim bardzo, bardzo ważnym to miasto. Więc teraz rozesłaliśmy, widzicie, jeśli chodzi o Stulecie Winnych, w różne miejsca i myślę, że pierwsi będą Niemcy. I tak czekam na tę pierwszą taką to i potem myślę, że już pójdzie dalej, bo bardzo jestem ciekawa odbioru za granicą. I pocieszam się, że Olga Tokarczuk też nie miała łatwo, też się strasznie długo starała o tłumaczenie jej książek. Jej tłumaczka lobbowała i chodziła i przedstawiała, zobaczcie, przeczytajcie, to jest bardzo ciekawe, bardzo dobre. I dopiero po wielu latach się jej udało, także to mnie pociesza. Dziękujemy. Kolejne pytanie. Tak.
Bohaterami wielu pani książek są kobiety i są to kobiety silne, z wieloma zdolnościami, umiejętnościami, często bywające głowami rodzin. Czy tak postrzega pani polskie kobiety? I tak postrzegam polskie kobiety i to też wynika, wie pani, z takich moich rodzinnych uwarunkowań, bo moja babcia odeszła od swojego męża, kiedy moja mama miała 2 lata i była pierwszą rozwódką w mieście Czepołare. I całe życie była sama i była bardzo silna i dawała sobie radę. I z tym, że jej córka wyjechała za granicę i mieszkała za granicą i nigdy mama nie usłyszała od niej, że zostawiasz mnie samą, czy jak możesz to robić. Zawsze ją pamiętam jako osobę, która nigdy nikogo nie oceniała, nigdy nie mówiła nikomu, jak ma żyć, czy jak ma postępować, czy czego ma nie robić, czy co ma zrobić. Zawsze bardzo ciężko pracowała, zgięta nad maszyną do szycia, bo była krawcową, wybitną zresztą. No mojej mamie też tak się życie ułożyło, że musiała być bardzo silna i przetrwać różne rzeczy w Polsce ludowej. I to ona musiała być głową rodziny. A potem, kiedy już właściwie by mogła żyć spokojnie, to ojciec zachorował i odszedł. I mnie się też tak życie ułożyło, że w pewnym momencie podjęłam decyzję, że będę sama wychowywać swoje dzieci. I też musiałam wziąć za tę decyzję odpowiedzialność. Także moje bohaterki są silne, ale też nie są takie idealistyczne, takie krystaliczne. To są zwyczajne kobiety, bo ja nie uważam, że jako pisarka muszę się podlizywać czytelniczkom i pisać o tym, jakie to my kobiety jesteśmy absolutnie nigdy niewinne i nie popełniamy żadnych błędów, tylko absolutnie jeśli nam się zdarzy coś nie tak, to wszystko jest z winy otoczenia, głównie tych mężczyzn okropnych, którzy nas tam dręczą, ale też i na końcu spotykamy zawsze tego rycerza na białym koniu, który jest wolny, przystojny, chętny i w ogóle czekał na nas przez 50 lat. Tak, czasem jest tylko koń. Ale to jak jest koń, to też dobrze, nie? Gorzej jak nic nie ma. Także myślę, że to wynika z takiego mojego szacunku do kobiet jako takich, bo wiem, że kobieta potrafi i chce i bierze odpowiedzialność za swoje czyny, za swoje błędy, ale tym bardziej się cieszy z tego, kiedy coś się udaje, kiedy patrzy na dzieci swoje szczęśliwe, zdrowe, osiągające sukcesy. No i z tego, że sama miałam w rodzinie silne kobiety, które musiały sobie poradzić. Dziękujemy. Jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to chciałabym wręczyć pani Obenie podziękowanie za dzisiejsze spotkanie. Ja dziękuję bardzo państwu za zaproszenie, za spotkanie, za pytania, za to, że tu jest tak pięknie i z taką przyjemnością tutaj do państwa przyjechałam i naprawdę bardzo żałuję, bo miałam przyjechać z dziećmi, mieliśmy tu zanocować, no ale koniec końców jakoś tak wyszło, że nie, ale myślę, że na spokojnie tutaj przyjadę, tak na cały weekend i sobie tutaj zostaniemy. Dziękuję. Ja oczywiście dziękuję bardzo oczywiście państwu za to, że tak licznie państwo do nas przybyli już po raz kolejny. Powiem tylko, że w Ogrodzie Historii dzięki naszemu proboszczowi została odsłonięta kolejna książka w kamieniu, Stulecie Winnych, więc bardzo państwa zachęcam do odwiedzania tego miejsca. Ksiądz proboszcz niestety dzisiaj nie mógł być z nami, ale oczywiście również zapraszam. Dziękuję państwu bardzo i zapraszam na kolejne spotkanie. 22 października będziemy gościć panią Agnieszkę Linga-Słoniewską i kilku innych pisarzy. Będzie Święto Książki, duże wydarzenie, tym razem na hali Gosir. Dziękuję serdecznie i zapraszam.
przepowiem książki tutaj dla Państwa, jeśli ktoś ma życzenie, a jeśli ktoś ma własne, to też zapraszam, wszystkie podpiszę, opatrzę dedykacjami i jak Państwo będą mieli życzenie. Oczywiście.